Wie, szeleszcze, trzcina, trzepak. I naprawdę, że za długie? Tak, tak. A ty rejestrowałeś to, żeśmy mówili wcześniej? A, widzisz, to nie wiadomo. To nie wiadomo. Bo Krzysztof mi powiedział, że robię za długie wywiady. Tak, że powinienem, za długie. I że powinienem, żeby trwały 10-15 minut, to wtedy... powinieneś trochę skrańcować. Ale po co? Ale już nie będę powiedział, nie będę mówił dlaczego, bo nie przeszłoby przez cenzurę. Przeszłoby, no co? No, nie wiesz, że my nie cenzurujemy. A propos, jak się mówi o sknerze, nie? No. Że ktoś jest sknerą, nie? To, że jest skrancowany od dołu. A weź poczytaj o tym, co będziesz wiedział. Są jakieś takie szary mary, się nauczyłem paru takich różnych powiedzeń. Ale tak, witamy słuchaczy, witamy widzów. Dzisiaj Krzysztof Kozak przepowiada i przeprowadza wywiad z kolegą Rewiczem. Jeżeli mogę mówić, że jest to kolega, ale jest spoko, to osoba, no wiesz, z którą widzimy się nie pierwszy raz. Więc powiedz mi, dlaczego, co skłoniło cię do zablokowania tego filmu Jesteś Bogiem? Co skłoniło mnie do zablokowania filmu? No bo wiesz co, byłem w kinie z żoną i z córką. Tak. Czyli tutaj już pada ten mit, że jednak jesteś osobą żonatą i masz dzieci. No tak, tak. Bo różne były podejrzenia co do artystów, którzy się jakby poruszają po tych wyższych sferach takich kulturalnych, że nie każdy ma żonę. A, nie że każdy jest takich, lubi kobiety. Że jest takim lekkich obyczajów odmieńcem, tak? Nie, nie. No, dusza artystyczna właśnie polega na tym, że robimy inne rzeczy niż wszyscy, ale jednak dochodzimy do różnych etapów swojej kariery i wtedy to się toczy dalej, albo nagle zatrzymuje się, żeby nie powiedzieć, że to się i ale tak dusza artystyczna to też jest taka, która się zmienia w czasie. Tak, tak, tak. I tutaj jakby powiedzmy, że ten program dzisiaj, dziękuję za zaproszenie, CG Mobi. Zapraszaliśmy cię już dawno. Popieram, oczywiście, popieram jak najbardziej wasz portal i to, co robicie ogólnie dla muzyki, bo... Ale to wiesz, że ty nas nie musisz lubić wcale przecież. No, wystarczy, nie musisz być taki grzeczny. Popieram, no. A to była grzeszność teraz z twojej strony, czy mówisz szczerze? Nie, nie, no mówię, że popieram, no. Powiedzmy sposób, bo można zajmować się tylko i wyłącznie rapem, kulturą hip-hop, ale w końcu tak czy tak okazuje się, że hip-hop ociera się o wszelkie gatunki muzyczne. No wiesz, świat się nie kończy na hip-hopie i nie zaczyna. No, nie, no i oczywiście nie zaczął się od hip-hopu, od rapu. Ba, świat się nie kończy na muzyce. Świat się w ogóle nie kończy. A propos przepowiedni i różnych, tak. A to luz, ja się mogę z tobą umawiać na 25 grudnia, ja nie mam problemu z Miami. Znaczy, ich kalendarzem. Raczej się z tobą nie umówię a propos tego wszystkiego, ale zawsze możemy się gdzieś spotkać przy jakiejś okazji. Ja bardzo chętnie. Słuchaj, pogadajmy o, nie wiem jak to nazwać, blokadzie? Filmu? Tak powiem, znaczy, bo kurde, tak. To ja ci powiem tak. Bo ja ciebie rozumiem. Dystrybucja. Aha, ale została wstrzymana dystrybucja nośnika fizycznego. Prewencyjnie. Tak. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to sytuacja wygląda w ten sposób. Ty oto uznałeś, że twórcy filmu naruszyli twoje dobra osobiste, w związku z czym złożyłeś pozew. Tak. Sąd ten pozew jakby przyjął, wziął go na warsztat. I na podstawie, i wynikiem tego na przyjęcia podstawie dowodów, które dostarczyłem do sądu na podstawie moich oświadczeń i materiałów, które ukazywały się w prasie, w internecie, uznał, że coś może być na rzeczy. To materiały przekonujące dla sądu, że automatycznie wstrzymał dystrybucję i DVD, aczkolwiek nie tylko dystrybucję płyty DVD czy Blu-rayu, absolutną wszelką możliwość dystrybuowania tego filmu na wszelkich portalach, poprzez wszelkie telewizje
czy naziemne, czy podziemne, ogólnie... Ale do kina można na to pójść, tak? W kinie to leci, tylko że musi być z kolei bardzo wyraźny, czytelny, 20-sekundowy komunikat, że ten film może naruszać. Moje dobro osobiste i ten film narusza moje dobra. Ale powiedzmy w styczniu, w połowie stycznia będzie sprawa w sądzie, także wtedy przekonamy się, na ile moje argumenty i na ile użycie mojego wizerunku w tym filmie jest autentyczne. Słuchaj, bo jest użyte i to nie podlega żadnej kwestii. Okej, pada tam imię, pada nazwisko, pada nazwa firmy, pada wszystko, tak? Tylko... Oczywiście chodzi nawet o to, chodzi, że jest pokazana przez sekundę moja wizytówka, która jest znana od 15 lat z logiem mojej firmy RX. Dobra, ale z drugiej strony, znaczy wiesz, ja zastanawiam się, czy przypadkiem od strony formalnej, ja wiem, że ty pewnie jesteś innego zdania, tak? A teraz będę ciekawy, dlaczego jesteś innego zdania, ale czy... Oj, przepraszam bardzo. Fajny ten. Szkoda, bo to dobry numer. Dobry numer był, przepraszam. Nie, luz. Wiesz co, przepraszam bardzo. Wiesz, bo to jest fabuła. Człowiek cały czas popełnia błędy, raz większe, raz mniejsze. Ustawienia... Profil. Profil CGM? Znikam. Nie, wiesz co, bo wiesz, producenci filmu twierdzą, że jest to fabuła i że w ogóle, wiesz, odczepcie się, tak? No. Producenci filmu? No. Zacznijmy o samej sytuacji. A co sądzi reżyser filmu, scenarzysta? Wypowiedział się? No nie wiem, właśnie. No, znaczy, któryś z nich się gdzieś wypowiadał, czytałem taką wypowiedź, tylko teraz nie pamiętam, który, ale chyba reżyser bronił się w ten sposób, mówiąc, że jest wyraźnie zaznaczone, że film jest oparty na faktach, a nie jest filmem dokumentalnym, jest filmem fabularnym. No tak, ale wiesz, no to są ich argumenty. Możemy gdybać, zamieszczając autentyczną postać i potem mówiąc o tym, że jest to na zasadzie fikcji jakiejś tam filmowej. Albo ta osoba absolutnie nie ma pojęcia w ogóle o sztuce filmowej, o pisaniu scenariuszy, albo jest, jest tak nieodpowiedzialny, że pisząc ten scenariusz po prostu strzelił sobie w stopę. No. A ty znałeś scenariusz wcześniej, bo on był dostępny. Znaczy nie wiem, czy był dostępny. Jakby zajmowałem się swoimi sprawami. Nie myślałem, że jest to w ten sposób pokazane. Ktoś mi coś tam kiedyś mówił, ale absolutnie uważałem, że nie dopuszczą do czegoś takiego. Mogli stworzyć osobę całkiem fikcyjną, która mogła odgrywać tam rolę wydawcy jakiegoś tam, ale absolutnie tu w tym momencie w samym filmie jestem przedstawiony jako Krzysztof Kozak. Pojawia się moje logo. Po premierze tego filmu, bo byłem na premierze z żoną i z córką, no nawet w trakcie filmu dostałem po prostu szału. Coś tam powykrzykiwałem, żona mnie uspokoiła, ale myślę, że tu będę mówił o moich o stratach moralnych i nadszarpnięciu mojego wizerunku. Gdybym był osobą z filmu, myślę, że nie zrobiłbym tylu rzeczy w polskim rapie, bo kłamstwo ma krótkie nogi. Wcześniej czy później to wychodzi, ale jestem, dalej płyty wydaję. Być może myślę, że że sobie nie zdawali sprawy, że mogą ktoś się, słuchaj, a ktoś się z tobą kontaktował przed, czy w trakcie produkcji tego filmu? Ktoś się z tobą konsultował? Nie, absolutnie nie było takich sytuacji, próby żadnych. Powiem ci, że bardzo mnie zabolało to, że na stronach promocyjnych filmu Jesteś Bogiem były materiały edukacyjne do szkół, które jakby sugerowały tam właśnie w tych materiałach była omawiana postać kozaka, oszusta, gangstera, który to na krwawicy zespołu dorobił się, jakby absolutnie nie życzyłbym sobie, żeby moja córka, mam dwie córki, które chodzą do gimnazjum,
czytały kłamstwy na mój temat. No, ewidentnie jestem z tym filmem utożsamiony od samego początku w prasie, nawet polityka pisała na swojej stronie, że jest to już jakby polityka pierwsza zauważyła, że jest to absolutnie dziwna rzecz, że osobę autentyczną wkręca się w taki film. Nie? No to nie tylko polityka zauważyła, ale to pewnie widziałeś tą naszą rozmowę kiedy przy okazji wywiadu z Oselu, kiedy się na przykład Rysiek wypowiedział na temat filmu, mówiąc, że był przy waszym pierwszym spotkaniu. Mógłbym tu historię całą, mógłbym dwie książki napisać na temat rapu, albo nawet 10 rzeczy, których się tam nie mówi. No Rakim przecież przyjechał do mnie. Chciał swoją płytę Trzy z Klanu wydać, więc jakby ja byłem od początku osobą, która współpracowała z Rahimem. Trzy z Klan w gazecie Klan, której byłem wydawcą, miał wywiad, była sesja fotograficzna. Ja też, że tak powiem, zleciłem nagranie płyty Trzy z Klanu w ogóle. W studiu nagrań, gdzie powiedzmy, po nagraniu tej płyty Rahim i tak poszedł do SP Records, więc trudno tu mówić z jednej strony o próbie jakby żerowania na zespole Paktofonika, a z drugiej strony no pomyślmy sobie jaka była ich psychika, nie? Nie będę tu mówił, że no każdy dusza artysty jest różna, ale jakby poruszamy się w sferze jakby kłamstwa, kombinacji. I teraz jest pytanie. O tym wtedy czy teraz? Mówię o tym, co było kiedyś i co jest teraz ogólnie. A jak wyglądały wasze relacje, nie wiem, jeszcze rok temu? W ogóle nie wyglądały, no. Wiem, że byłem zaproszony przez organizatorów na koncert, który był w Spodku w 2003 roku. Jako VIP-owiec, nie? Jakby osoba, która w jakiś sposób miała coś związanego z Paktofoniką. I na tej sali, gdzie przybywali artyści, którzy występowali, całe media, no, ja też tam byłem. A nierazu się nie pojawił Rahim z Pokusem. A dlaczego, to nie wiem. Oni byli całkiem gdzieś indziej. Myśmy byli w wielkiej sali VIP-ów, było 150-200 osób. Bo to był bardzo duży koncert, ich tam nie było. Oni gdzieś tam jakby, nigdy nikomu źle nie życzyłem, ale na pewno nie nakręciłbym filmu o Rahimie, no bo to jest jakby bez sensu, no zemsta rodzi zemstę, ale kłamstwo tak prędzej czy później i tak wypłynie na powierzchnię. A później na przykład po tym spotku, kiedy się nie widzieli, później też nie mieliście ze sobą żadnego kontaktu? Żadnego. No myślę, że część środowiska rapowego, hip-hopowego środowiska jakby nie miała pojęcia, że ja mogę stanąć na nogi i zacząć na nowo płyty wydawać, jakby dalej ten rynek jakby wzbogacać o nowe produkcje, o nowe pomysły. Nie było mi łatwo, wiesz, ale jakoś tam stanąłem na nogi i myślę, że z nowymi ludźmi, z którymi współpracuję, jakby dopniemy swego, no. Okej, okay, a ta cała awantura wokół Jesteś Bogiem, ona ci jest naprawdę w stanie robić szkody w biznesie? No myślę, że wiesz, możesz to zobaczyć pod samymi komentarzami na internecie, pod waszym filmikiem, czy ogólnie na portalach, że Kozak oszust i tak dalej. Były domniemania, to może Kozak wypnął Magika. Tam byłem pokazany jako osoba ewidentnie, która grozi zespołowi, grozi Magikowi, pod studiem nagrań ich usiłuje rozjechać samochodem, więc o czym my tu mówimy? No tak, ale Abradab mówił w wywiadzie, że to są jakieś bzdury i że wytykał błędy, tak, w scenariuszu. No właśnie Rysiek się za tobą stawia. No, z różnych stron sceny ludzie się podnoszą i mówią, ej halo, to zaraz, to nie tak było. Wiesz jak jest w dzisiejszym właśnie świecie tym rapowym, to co mogę zauważyć, nie? Są konflikty, są grupy zaprzyjaźnionych, są
grupy, że tak powiem, grona takie towarzyskie, które sobie cukrują, albo które sobie nie cukrują, albo ale na siebie nie jadą, nie cisną, czyli tak powiedzmy ktoś z jednej ekipy nagrodzi się na drugiego, inni na przykład się podpiszą albo nie podpiszą pod tym, jest tak zwana walka. Tutaj jakby kiedyś dawniej stosowano disy tak zwane bezpośrednie albo takie patenciarskie, nie? Lepiej było w jakiejś zwrotce coś ukryć takiego, kto odebrał tylko przeciwnik, tak zwane pociski ukryte, nie? A teraz wiesz, niektórzy próbują na tym, że zaatakują kogoś znanego, jakby wypłynąć na tym, jakby są różne środowiska i teraz mi zastanawiając się, no ja zostałem w takim świetle przedstawiony, nie podlega żadnej dyskusji, że całe środowisko rapowe odebrało to, że to jestem autentycznie osobą faktyczną. W momencie, kiedy wydaję płyty, jest to dla mnie jakby podłożenie kłody pod nogi. Ale wiesz co, nie chce mi się wierzyć, że całe środowisko rapowe, zwłaszcza tych raperów powiedzmy bliższych naszemu wiekowi niż nastolatki, to przecież oni wszyscy wiedzą, muszą wiedzieć, że jak było, tak? I oni mają świadomość i takie głosy się podnoszą, wiesz. Proszę bardzo, na temat paktofoniki wielokrotnie się wypowiadałem. Wypowiadałem się też na temat tego, że w dniu śmierci Magika byłem akurat w Zakopanem na snowboardzie z rodziną. Na snowboardzie to nie jeżdżę zbyt tam elegancko, ale tam parę razy sobie pospadam, poturlam się i wszystko gra. Jest frajda, jest fan. No i wtedy miałem telefon ze studia z Katowic, gdzie mi proponowano: słuchaj Krzysiek, Magik umarł, ja mam nagranie ze studia i możemy na tym zarobić. Ja mówię: ty człowieku, jakie ty masz prawa, chłopak nagrał u ciebie, to myślę, że jedyną osobą, nie dość, że się stała tragedia, to jedyną osobą, która ma jakiekolwiek prawa do tego, to jest rodzina. Rodzina jako spadkobiercy naturalni. No więc tutaj od razu odmówiłem, jakby nigdy nie poruszałem się po bardzo kruchym lodzie. Mogły być zastrzeżenia pod moim adresem. A dlaczego zastrzeżenia? Zastrzeżenia zwykle pojawiają się wtedy, kiedy z kimś osiągasz sukces. Pozwoliłeś temu komuś zajść bardzo wysoko. No? Nie mógłby mieć tej szansy, jakby nie trafił pod moje skrzydła. Nie? Ale w momencie, kiedy osiągamy już jakiś duży sukces, i teraz jest pytanie. Dlatego związywałem artystów, podpisałem umowy przeważnie na jedną płytę. Jak współpraca się układała dobrze, to podpisywaliśmy na drugą. Nie było ciśnienia takiego, że jakby kontraktem menadżerskim związuje ciebie na przykład na 10 lat i ty musisz tyrać potem dla mnie. Nie, nie. I nagrać 6 płyt w tym czasie. Nie myślałem. Jakby dług artysty uwalnia się wtedy, kiedy ma prawo do decyzji. I ten, no. Tutaj cała ta afera powstała wokół filmu, który powinien być poświęcony talentowi, który miał Magik, jego osobie. Natomiast wszystko sprowadziło się do pokazania kłamstwa. W 50%, jeżeli chodzi o film, to tylko mogę stwierdzić, że faktem jest to, że zespół Paktofonika wykonywał muzykę rap i że Magik popełnił samobójstwo. A tak naprawdę, jak było naprawdę, dlaczego tak się stało, nikt do tej pory, możemy tylko przypuszczać. Ludzie, którzy byli z nim blisko, jego najbliżsi przyjaciele, powinni wiedzieć, powinni zareagować w tym momencie, dlaczego tak się stało. Gdy ja zespół Paktofonika zleciłem nagranie dla nich w studiu Music Project, wiedziałem od razu, że to będzie znakomita płyta. Po tych 3 utworach, które wtedy nagrali, a w filmie jest przedstawione, że ja te utwory jakby rozprowadzałem, w ogóle ich płytę, że jako jestem przedstawiony jako pirat pornograficzny. Nigdy taka sytuacja nie ma miejsca. Utwory były mistrzowskie, studio nagrań dostało ode mnie jeszcze specjalne zlecenie poprawienia brzmienia tego materiału, żeby to zaczęło brzmieć jak profesjonalny materiał muzyczny, bo podkłady były typowo, wiesz, w tamtym czasie
Amiga w ogóle, wszystko takie było. Takie z epoki. Tratatata, wiesz, tak jak stare gry komputerowe. I mi zależało na tym, żeby to było coś konkretnego. Nie podlegało dyskusji. Trzy utwory, które były nagrane, były no, bardzo, bardzo udane. Ale nie mogłem się z nim dogadać. Może właśnie jakby Szkopuł tkwił w tym, że no po prostu nie mogłem się dogadać i nie doszło do konsumpcji umowy, która nigdy nie była podpisana i nigdy nie miałem żadnych praw do tego. A gdy zgłosili się do mnie po pół roku, gdy nowego wydawcę mieli, nie robiłem mi żadnych problemów. Proszę, odbierzcie sobie ten materiał ze studia. Ja pisemnie wyraziłem zgodę. Studio nagrań odesłało mi zaliczkę 1500 zł. Nigdy nie było kontaktu, że Rachim mi daje pieniądze albo ja jemu, czy w ogóle i tak dalej. Kurde. Jest to o tyle, że mówiąc, poświęcając film Magikowi, który naprawdę, no nie ukrywajmy, no był niesamowitym poetą. Ale rachującym poetą, to mówimy tu o jakichś brudach, które się pojawiają, które nigdy nie miały miejsca, to dlaczego, żeby hołd mu oddać jako artyście, czy przestrzec młodych ludzi, czy po prostu skorzystać z momentu, żeby wypromować siebie i promować trasę koncertową czy nową płytę zespołu, który powstał na gruzach. Na gruzach, tak. Kurczę, ale to, a twoim zdaniem to jest film z tezą? Można powiedzieć, że film ma tezę taką o to, że nie wiem, Magika do samobójstwa pchnęła, mówiąc brzydko, ekonomia? Nie, przepraszam bardzo, tutaj absolutnie bo to taka nie jest teza mogę, tego nie filmu. Nie mogę się wypowiadać, bo... Nie, bo ale film ma taką tezę, czy twórcy przyjęli to sobie tak? No. Nie wiem, co go pchnęło do tego i nie mam pojęcia. Był no, bo tego nikt nie wie, rapującym w składaniu i w ogóle w artykułowaniu dźwięków i tak dalej. I był mistrzem. No, stało się jak stało. A jakie są największe grzechy? Nikt do niego nie strzelał, tak jak było, wiesz, z Tupakiem czy z innymi. A jakie są największe grzechy twórców tego filmu tak naprawdę? Jakie są grzechy? Nie wiem, powinni chyba iść do spowiedzi. Mówię o samym filmie. O samym filmie? No, no tak, przeinaczyli kilka faktów albo po prostu je dopisali, tak? No, przeinaczyli fakty. No to przede wszystkim chyba śmieszne jest pokazywanie, że po spotkaniu Magika z Rachimem, pierwszy raz ich on właśnie spotyka w mieszkaniu Magika, gdzie jest cały kaliber i w ogóle się witają i się tam poznają. Przecież Rachim na pierwszej płycie Kalibra występował w utworze, więc co nagle przez to? Nie mogli się nie znać. W ogóle tego? Nagrywał z kapturem na głowie? Tam wiele rzeczy, no wiesz, więcej rzeczy, to by tam trzeba było punkt po punkcie. Jest tragedia, miał być dramat, no ale jest to dramat nieprawdziwy i mówienie o tym, że to jest fabularyzowana wersja i tak dalej, jest jakby tutaj pokazaniem milionom ludzi kłamstwa. A słuchaj, a gdyby było tak, że w filmie postać, twoja postać nie używałaby twojej wizytówki, nie używana byłaby nazwa RLX Descent, tylko cokolwiek, gdybyś ty w filmie, przepraszam, mówię ty, tak, ale że gdyby zbudowano fikcyjną postać, być może opartą na twojej, ale kompletnie fikcyjną i nazwano ją też jakimś, nie wiem, Jasio, kurna, Rzeżączka. No, coś kompletnie, wiesz, wyabstrahowanego od ciebie. Szedłbyś do sądu wtedy w takiej sytuacji? Wiesz, jakby było, wiesz co, powiem ci, jakby była przedstawiona prawda, to okej, ale uważam, że jakby mówienie o filmie opartym na faktach powinno się tego trzymać kluczowo, wiesz, jest prawda, to ma być prawda, albo robimy sobie bzdurę, nie? No, bo jest znaczy wiesz, możemy on jest oparty na faktach, więc nie odpowiada faktom. Właśnie, dokładnie, autentyczne fakty, tak jak już kiedyś to powiedziałem. Nie, no ale wiesz... Trudno mi jest gdybać. O, to powiem od razu. Ja patrzę na to z perspektywy mojej. Mój wizerunek został nadszarpnięty. Ewidentnie jestem kojarzony z tą osobą. I wiele rzeczy przemawia, że jakby posłużono się czarnym charakterem mojej osoby,
do wzrostu napięcia, który został tym filmem wytworzony. On się po prostu dobrze ogląda, bo jest tam postać kozaka, kozy, który jest mistrzem po prostu w przekrętach. W rozjeżdżaniu samochodem. I pojawia się z prostytutkami, z dziwkami. No ogólnie po prostu amba. No tak, teraz idziesz się moją wizytówką ten człowiek, więc tutaj rozmowa na temat, co by było, gdyby oni, no to powiedzmy, lepiej byłoby nazwać science fiction o paktofonice, czyli film z muzyką paktofoniki. A czego tak naprawdę oczekujesz od wyroku sądu? Najważniejszą sprawą jest mój honor, który w tym momencie ewidentnie jest, wiesz, mogę powiedzieć, że no, dla mnie uszczerbek, moja utrata moich dóbr osobistych, czy mojego wizerunku została tak po prostu nadszarpnięta i tak, no, człowieku, ja się nie mogę otrząsnąć. Jestem bardzo silny psychicznie, bardzo silny, no, ale jakby ciebie ktoś zaatakował filmem, ja się podnosiłem 1000 razy. Upadałem, wstawałem, sam walczyłem z samotnością i ze stresem i zawsze po prostu, wiesz, dużo się modliłem i jakby to mnie na tyle wzmocniło, że nagle, wiesz, wszystko jest okej, 10 lat, 12, jestem przykładnym obywatelem, kocham muzykę rap dalej, nie robię jakichś tam szalonych akcji na tyle, żebym, wiesz, nie mógł popatrzeć w lustro, jestem osobą, która ma normy i postępuje według tych norm chrześcijańskich, rozmawiam. Oczywiście mogę upadać czasem, nie? Ale gdy na tyle siebie wzmocnisz, że wydaje ci się, że jest wszystko okej, okay, że wiesz. I nagle ktoś ci przypierdoli, człowieku z grubej rury, na film jest ciężko odpowiedzieć. Jesteś, nie będę mówił kim, zmyśli historię o tobie, jako na przykład, no nie wiem, nie powiem, że jesteś terrorystą, tylko na przykład, no to można człowieku wymyślić różne rzeczy. Masz jedną duszę, że jesteś osobą medialną, a po prostu w nocy biegasz po osiedlu, mordujesz kobiety i na przykład, wiesz... Kradnę im tampony. No, różne rzeczy, no wiesz, no, i nagle, wiesz, nakręcą o tobie film, chociaż tak nie jest, wymyślają ci drugą osobowość, no w tym momencie, gdy jesteś znany i znacie tysiące, miliony ludzi z tego programu, być może kiedyś będziesz wielki, prowadził talk show, będziesz zapraszał do swojego, oby nie. Wiesz, zgolisz się na irokeza albo zgolisz pół twarzy, wytatuujesz sobie, wiesz, tutaj na głowie i będziesz po prostu idolem dla już całego kraju. I będziesz zapraszał Kubę Wojewódzkiego do swojego programu i tak dalej, no. Bo można powiedzieć, no i nagle nakręcam o tobie film, wymyślą coś, to ty zastanawiasz się, no co było dla ciebie szokiem. A co się no musi stać, żebyś... To, że moje dzieci mówiły o tym, że znajomi mówili o tym, że każdy po prostu był w szoku. Nagle zaczęli dziwnie chodzić, omijać mnie. Wokół mnie została ta grupa tych ludzi, którzy mają do mnie zaufanie, znamy się, robimy nowe płyty. Oni wiedzieli, że to wszystko to jest ściema i nawet przez chwilę nie przestały... No, parę dni było przerwy w nagrywkach w studio u mnie. Po prostu ty, wielka człowieku jazda, mega. No ale z drugiej strony osoby publiczne, uczestnicy rap gry, wiesz, też publicznie wypowiedzieli się i no, to nie jedna, nie dwie. Się wypowiedziało oficjalnie. No. Kozak jest toksyczny, wiesz, nie można za dużo mówić, bo nie wiadomo, co on zmontuje. Ale ludzie, na przykład sytuacja z Ryśkiem, gdy ja, ktoś mi powiedział, Rysiek się za mną wstawił, mówię, no widocznie po prostu... zaczęło myśleć sercem i jakby zaczęło u niego w życiu też, prawda, odgrywać już 100%, a nie 98%, bo niektórych rzeczy mógł nie widzieć. No, dla mnie to było szokiem, bo ja nie zadzwoniłem, ty Rysiek, weź się tam za mnie wstaw, bo byłoby to dla mnie nie dość, że żenujące, że musiałbym się kogoś o coś prosić. Jak każdy by zaczął tak naprawdę mówić prawdę, to wyglądałoby całkiem inaczej.
Co musiałoby się stać, żebyś, nie wiem, odpuścił teraz? Nie wiem, gdyby twórcy filmu czy Focus z Rahimem wyszli gdzieś i powiedzieli, dobra, sorry, przepraszamy, było inaczej. Ja ci powiem tak, wiesz, że w życiu nauczyłem się właśnie tej pokory, że ja ludzi wielu musiałem przepraszać. Kiedyś nie szanowałem drugich ludzi poprzez to, że jakby wydawało mi się, że jestem, wiesz, najlepszy i tak dalej. Teraz jakby patrzę pod kątem samego siebie, że tak naprawdę to w życiu się liczy prawda, nie? Jeżeli wszyscy będziemy rozmawiać i zachowywać się, przyjdzie do mnie Rahim, powiem, spoko chłopaku, no, mogę cię zrozumieć, że tak się zachowałeś, bo akurat potrzebowałeś tego impulsu, potrzebowałeś czegoś i też ci wybaczę, tylko trzeba to normalnie rozwiązać, żeby wszystko było okej. Okay. Ja nie jestem mściwy. To jak wygląda, ja ale dobra, Krzysiek, ale jak... drugiego, trzeciego koncertu i bić się, już powiem ci szczerze, no już jakieś by mi to było trochę wstyd. Tak trochę mi się by nie zgadzało z tym, co mówiłeś przez chwilę. No widzisz, i tak jesteśmy nauczeni, ale pamiętaj, zawsze możemy przeprosić i wybaczyć, nie? Ale też to musi być wszystko szczere, nie na zasadzie, o, przepraszamy i tak dalej. Wszystko zostało, konsekwencje, jakie poniosą z tego powodu. Człowieku, można tutaj pisać o tym, jakby... Dobra, myślę, że popełnił błąd chłopak. No ja nie mówię, ktoś drugi to zaakceptował, scenarzysta. Bądźmy odpowiedzialni. W dzisiejszych czasach to, wiesz, jak ja ci powiem, że... zrobiłbyś mi jakiegoś Liptona, a ty mówisz, a co to jest Lipton? To bym ci powiedział, ty jesteś głupi, nie? Mówię, proszę, mam prośbę, zrób mi jakiegoś Liptona, nie? Zrób mi herbaty, nie? A ty mi powiesz co, to ty powiesz, a co to jest Lipton, nie? To na takiej zasadzie, nie? Można mówić, że jakby jesteśmy inteligentni wszyscy i chyba wiemy, co chciał uzyskać ta osoba. Czyli co, mówisz, że to było świadome i z premedytacją, no nie jakaś pomyłka, oczywiście, niedopatrzenie. Oczywiście, absolutnie, ale wiesz, mogę wszystko wybaczyć, bo naprawdę nie jestem mściwy. Czyli na przykład, nie wiem, dobra, masz szeroko, ja wiem, że ty masz szeroką wyobraźnię i wiele rzeczy możesz sobie spokojnie wyimaginować. Wyobrażasz sobie taką sytuację, kiedy nie wiem, wchodzą teraz tutaj do nas do studia, wszyscy mówią sorry. Błąd, źle zrobiliśmy. Surprise! No, dawaj sobie. No akurat to nie mamy, powiesz. Tam, ale potrafisz sobie to wyobrazić? Jaka jest twoja reakcja? Oczywiście sobie potrafię wyobrazić, bo mam czystą w ogóle duszę, no. Potrafię sobie to wyobrazić. A co się stanie po wyroku sądu? Jeżeli sąd przyzna tobie rację, to co się stanie z filmem? Co, będziemy go palić, kurna, na ulicach? Teraz można zawsze... Nie, no to są rozwiązania. To już od tego mam osobę, która mnie reprezentuje w świetle prawa, pana Zbigniewa Krugera z kancelarii. Jakby on będzie to jakby negocjował. Mi chodziło o to, żeby został problem zauważony, dostrzeżony, że w dzisiejszych czasach jakby w ten sposób, realizując film, można dopuścić się w ogóle przestępstwa na dużą skalę. Czyli ty pozywasz producentów? Tak, producentów tak. I pozywam dystrybutora. Czyli mamy studio filmowe Kadry i Kino Świat. Na dzień dzisiejszy jeszcze nikt nie pozwał dystrybutora książki, ale w tej książce możecie sobie poczytać. A czego się domagasz w pozwie? Sobie możecie, czego się domagam w pozwie? No właśnie, domagam się zaprzestania dystrybucji filmu na wszelkich polach, a w kinie planszy, która by mówiła o tym, że w tej sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające. I trochę jest tak, że sąd jak gdyby a conto, jeszcze nie rozpatrując sprawy na posiedzeniu. Nie, sąd posiedzeniu już był. Tak, bo na posiedzeniu, bo wielu prawników dyskutowało. Ale nie rozstrzygał sprawy, tylko prewencyjnie zablokował na razie, tak? Bo sprawa właściwa będzie w styczniu. Na podstawie wszystkich informacji, czyli mówimy tu, że w filmie jestem Krzysztof Koza. Mówcie do mnie Kozak. Ewidentnie wskazuje. Jakby rozpisane na sceny. Został na potrzeby filmu, na potrzeby procesu zarejestrowany materiał w sposób nielegalny w kinie, ale na potrzeby tego postępowania
została udzielona taka klauzula, że może zostać w sposób taki, bo w Stanach oczywiście wiesz, dowody, które są zdobyte, w sposób nielegalny, ale tutaj nie było innej możliwości, bo nie było nośnika na DVD i dobrze, na Blu-rayu. Scena po scenie rozpisaliście rzeczy w filmie, które są nieprawdziwe. Długa jest ta lista? Bardzo długa. Opublikujesz się, możesz się kiedyś opublikować, możesz ją pokazać przed sprawą, czy musisz się zapytać najpierw papugi? Nie, ja cię nie muszę pytać pana Zbigniewa. I myślę, że mówi nie o papugi. A wiesz, że ja z nim rozmawiałem kiedyś i on powiedział, że on się za to nie gniewa? Tak? Tak. Tak. Mamy to w ogóle zarejestrowane na tym, na taśmie. A to nie wiem, ale... Bo ma poczucie humoru, jest fajnym gościem, ja go poznałem. Jakby ten... Poznałem go przy okazji tej sprawy Ryśka ze Stanem Borysem. Wtedy żeśmy z nimi rozmawiali. On też prowadził, rozumiem. Tak, tak. Ale wiesz... To w ogóle bardzo, bardzo, bardzo przyjemny człowiek w takim kontakcie, wiesz. No chodzi... Bo ja ci powiem tak, chodzi o konkrety. Możemy mówić, śpiewać, tralalala, ale rozliczają cię na dzień dzisiejszy z tego, co robisz, faktycznie, nie? To jakie te straty, jakie straty poniósł RLX? Bo ja, twoje straty takie, takie, wiesz, domowe, to ja potrafię zrozumieć, tak? Że pójście z żoną i córką do kina w takiej sytuacji i zobaczenie myślę, takiego obrazu, to... W pewnym momencie się zastanawiasz, że to, dla kogo żyjesz, czyli rodzina, rap, ogólnie... Żyjesz nie tylko dla siebie, tylko dla bliskich. Chcesz pokazywać, jakby, widzisz, w naszych w kawałkach, które będą wychodziły na płytach, czy w płycie Czarnego Furiata, czy płyta WSP Damian Solowa, czy płyta Radara, jakby płyty, które powstają z ludźmi dojrzałymi, którzy teraz razem ze mną pokazują prawdziwy RRX, myślę, że pod względem poglądów różnimy się od większości osób, które jakby tworzą teraz tą kulturę. My możemy być niewygodni. Mówimy z perspektywy tego, co się kiedyś działo i jakby pokazując, że można, wiesz, przestać kraść i zająć się czymś innym. Można założyć rodzinę, wiesz. Jakby pokazujemy postawy prorodzinne, czyli jakby z punktu rap hardkorowy widziane z punktu dojrzałych ludzi, ludzi, którzy przeszli przez piekło. Czemu używasz słowa prawdziwy RRX zamiast nowy RRX? Bo stary RRX też był prawdziwy. To nie ma mowy o tym, że kiedyś, kiedy oprócz płyt, które były zrobione dla tak zwanego szoku, czyli HHK z Boriksonem, pozdrawiam Tomek, to wiesz, to większość też się opierało na przeżytych historiach. Ale teraz ten nasz rap, nawet wszystkich ludzi, którzy byli związani, zobacz, te nowe płyty Rycha, czy Adama, Picha, czy ludzi, którzy jakby razem z nimi budowałem serce tego hip-hopu. No ale wiesz, każdy z nich już przez parę rzeczy przeszedł. Te płyty nie wyrosły na kłamstwie, tylko patrząc z perspektywy jakby tego, co jest popularne w naszym kraju, że wiesz, jakie gatunki rapu teraz zaczynają laury zbierać i tak dalej, jakby to, co my chcemy pokazać, jest jakby troszeczkę wzbogacone o te mocniejsze doświadczenia. Albo poważniejsze. No poważniejszy rap, ale wiesz, no, jakby... A słuchaj, przepraszam, ja bym chciał jeszcze wrócić do tego filmu, wiesz, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale jak się toczy ta cała dyskusja, zwłaszcza w mediach, które jeśli nawet nie są rapowe, to czasami piszą o rapie, to ta cała dyskusja jest w zasadzie wokół dwóch rzeczy. Czy film jest prawdziwy, czy trzech rzeczy, tak? Czy film jest prawdziwy, czy nie? No nie jest czy, prawdziwy. Ale no, no te dyskusje się tak, wiesz, toczą, wiesz. A toczą się wokół postaci śmierci Magika i wokół pokazania ciebie w tym filmie. Bardzo, ja w zasadzie nie znalazłem nigdzie takiego głosu, kogoś, kto by się zastanowił, a co się stało z bliskimi Magika, co oni, jak gdyby, wiesz, jaka jest ich reakcja na film dzisiaj, co oni w ogóle mogą czuć, jak się w ogóle można czuć,
będąc w takiej sytuacji życiowej, kiedy po latach, w sumie nie jest to tak odległy temat, ktoś znowu, wiesz, rozgrzebuje i takiej wiwisekcji dokonuje. No wiesz, jakby absolutnie nie mam pojęcia. Ja myślę, że to jest ja kurna mówię, dramat. Ja w momencie, kiedy miałem telefon z tego studia z Katowic, już nieważne, bo nigdy już naprawdę nie pomawiajmy się, róbmy to, co do nas należy, róbmy to dobrze. Już wtedy wiedziałem, że jakby jeżeli on popełnił samobójstwo, to tak naprawdę schedę jakąś, jakieś tantiemy po nim powinna dostawać rodzina, jego syna, o którym była mowa, czy jakby może oni też chcą o tym zapomnieć, może na dzień dzisiejszy oni już sobie ułożyli życie inaczej. Trudno jest jakby ingerować, na pewno dla nich jest to bolesne, bo jak może nie być to bolesne. Na pewno chodzą 1 listopada na cmentarz, a być może nie chodzą, bo jest tak wtedy, uniknąć. Tyle ludzi może chodzą tydzień wcześniej, bo jest im głupio, może myślą i na pewno o tym, tak jak się o bliskich myśli. Więc trudno tu jest mówić, czy dla nich to jest krzywda, czy to jest w jakiś sposób pamięci. Myślę, że musieli chyba wyrazić zgodę, ale nie mam pojęcia. No. Magik zapisał się w historii polskiego rapu czymś tam niesamowitym. Co by było teraz, jakby Magik był z nami, jakby to wyglądało wszystko, co by było inaczej i tak dalej, to możemy tylko myśleć, kombinować i tak dalej. W jakim kierunku by poszedł jeden z najciekawszych głosów i poetów, bo tu mówimy o poezji rapowanej, nie? Słuchaj, a spotkasz się z nami w styczniu już po wyroku, żeby to skomentować jakoś? No ale co, na pewno się mogę się spotkać, no. Jestem ciekaw po prostu, co się stanie, wiesz, jaka będzie decyzja i tak naprawdę, wiesz, jaka będzie twoja reakcja. Bo podejrzewam, że to wcale nie będzie koniec, niestety. No nie, no to wiesz, ja myślę, że takie... Ale podejrzewam, że twórcy filmu kurczowo takie... się będą trzymali tej, wiesz, formuły, że jest to fikcja i sorry, tak, jest to fabuła i nie rozumiemy, o co się czeka. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy zatrzymanie dystrybucji tego filmu... To już jest sukces twój? To jest ogromny sukces. Bo to, że do kina idzie 1 000 000 czy 1,5 miliona ludzi, to jest tylko te 1,5 miliona ludzi. Ale poprzez dystrybucję, poprzez te inne nośniki, myślę, że oglądałoby 20 milionów Polaków. Lub ilość dużo, dużo większa. Wystarczy, że jakaś telewizja by pokazała. Oczywiście, no ale no to co, jeżeli coś jest hitem w Polsce, może pójść na Amerykę, na Europę, na ten. A ty się poza zablokowaniem filmu, poza zablokowaniem dystrybucji tego filmu domagasz jeszcze nie wiem, jakiegoś odszkodowania? Na dzień dzisiejszy domagałem się zablokowania filmu. I koniec, kropka. I koniec, kropka. Spotkajmy się w styczniu. No, elo, elo. A patrz, ty chciałeś, żeby zrobić 10-minutowe rozmowy. No, wiesz, jakbyś miał powiedział... Byśmy szybciej tego mówili dosyć. No byśmy paru tematów byśmy nie poruszyli w ten sposób. No nie wiem, może za dużo gadałem, ale nie. Dobrze. Dziękuję ci bardzo, że wpadłeś.